Radio Rotunda. Have a break. Przy mikrofonie Ania, Klaudia, Asia. Zaczynamy audycję Have a break. Paweł i Gaweł w jednym stali dom. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Większość z nas nie mieszka w rodzinnym domu, a wynajmuje mieszkania, kwatery, pokoje bądź korzysta z dobrodziejstw akademików. Niewielu jednak decyduje się na mieszkanie w pojedynkę ze względów finansowych, jak i towarzyskich. Pod jednym wyrazem, jakim są współlokatorzy, kryje się wiele tajemnic. Posłuchajcie sami. Nie zgrałam się z dziewczynami, które mieszkają w pokoju obok i notorycznie toczymy ze sobą wojny. Mieszkam z piątką osób w mieszkaniu. Fajnie jest mieszkać z kimś, ponieważ i możemy spędzać razem wieczory, oglądać razem filmy. Nie jesteśmy jakoś tam podzielone na te pokoje, tylko po prostu się spotykamy, kiedy mamy na to ochotę. Robimy razem pranie. Myślę, że takie mieszkanie jest dobrym rozwiązaniem na studiach. Nikt z nas nie jest idealny, jednakże znalezienie w miarę normalnego współlokatora czasami graniczy z cudem. Co robi chory student? Chodzi na zajęcia oczywiście, bo jakże inaczej. Oraz gotuje sobie kiśle codziennie wieczorem, ponieważ kiśle dobrze wpływają na struny głosowe. Ja leczę się sama. Kupuję jakieś tabletki, jakieś witaminę C, Gripex, Coldrex. Leży w łóżku i leczy się nalewką jakąś. Wydaje się, że zima odpuściła nam na dobre. Szaliki, ciepłe płaszcze, rękawiczki i czapki poszły do lamusa. Wiosna przywitała nas słońcem, ciepłym wiaterkiem, śpiewem ptaków i przeziębieniami. Tak, kochani, według lekarzy to najbardziej zgubny okres dla naszego organizmu. Dlatego reporterzy Have a Break przygotowali dla Was kilka istotnych informacji potrzebnych w razie choroby. Gdy już nie pomaga ciepłe mleko z miodem, temperatura naszego ciała wzrasta, a leki, jakie udało nam się zakupić w pobliskiej aptece, tylko pogarszają nasze samopoczucie. Powinniśmy udać się do lekarza. Student może udać się do jakiejkolwiek przychodni bądź lekarza w Poznaniu. Jednakże podczas takiej wizyty musi okazać dowód ubezpieczenia, czyli dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Dokumentem takim może być aktualnie potwierdzona przez pracodawcę rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z ważną legitymacją. A teraz, zgodnie z prośbą naszych słuchaczy, znaleźliśmy kilka sprawdzonych sposobów na alkoholową niedyspozycję. Ale najpierw posłuchajcie rad doświadczonych żaków. Jakie są sposoby na kaca? Sunny seks. Cola i fast food. Dużo wody się przyda. Myślę, że czas. Nigdy nie miałem kaca. W czasie imprezy nigdy nie pij na pusty żołądek. Najlepiej przed imprezą zjedz porządny posiłek. Nie mieszaj alkoholu. Po imprezie dostarcz jak najwięcej wody do organizmu. A z samego rana weź chłodny prysznic, który pobudzi krążenie i podniesie ciśnienie krwi oraz sprawi, że poczujesz przypływ energii. Od studenta do studenta, czyli to, co miśki kochają najbardziej. Grzegorz Napieralski, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, były sekretarz generalny tej partii, poseł na Sejm, będzie gościem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się 23 marca o godzinie 14. W poniedziałek 21 marca o godzinie 13 w Kali Arena odbędzie się bezpłatny koncert Artyści przeciwko dopalaczom i innym używkom. Na scenie zaprezentują się m.in. Pektus, Blue Cafe i Stachurski. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji Oblicza męskości i kobiecości, która odbędzie się od 18 do 19 maja w Poznaniu. Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę współczesnych kobiet i mężczyzn w polskim społeczeństwie. Koszt uczestnictwa w konferencji to 450 zł. Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie obrad, uroczystą kolację oraz pożegnalny obiad. W niedzielę 3 kwietnia w klubie muzycznym Esculap odbędzie się koncert Me, Myself and I. Ich jedynym instrumentem jest głos. Śpiewają a cappella, wspomagając się elektroniką, tworzą melodyjne jazz-rockowe wokalizy. Warto dodać, że Me, Myself and I to także obecni finaliści polskiej edycji programu Mam Talent.
małe co nieco. Po zimowych szarościach czas na wiosenny zawrót głowy. Do przygotowania sałatki potrzebujemy puszkę ananasów, kukurydzy, żółty ser, majonez, odrobinę soli i pieprzu, pomarańcza, awokado i pomidoru. Owoce i warzywa kroimy w kostkę, a kukurydzę odsączamy. Składniki mieszamy, dodając majonez oraz przyprawy do smaku. Życzymy smacznego! Nasz czas antenowy dobiega końca. Żegnamy się z Wami cieplutko.